Tę tragedię upamiętnia krzyż, stojący w blasku za kościołem Zbawiciela w Ostrołęce. Zbity jest z trzech innych, z dębowego, bukowego oraz z 12-centymetrowej relikwii wykonanej z katafalku, na którym stała trumna Jerzego Popiełuszki. Na nim napis: zło, dobrem zwyciężaj. Ponad dekadę temu całe miasto żyło tą sprawą, gdyż znalazło się w tej historii wszystko. Dramatyczna walka, trudne śledztwo, niesprawiedliwy wyrok. Witajcie na kanale Zbrodnia do kwadratu. Tym razem chciałabym opowiedzieć Wam historię, która według mnie spotkała się z ogromną niesprawiedliwością. Nie chcę od samego początku zdradzać, co mnie w niej uderzyło, ale pojawią się wypowiedzi oraz sytuacje, na które na pewno sami zwrócicie uwagę. Nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Zima 2001 roku była okrutna. Zapewne pamiętacie, jak srogie bywały mrozy w tamtym czasie. Jednak mimo pogody ludzie mijali leżącą na ziemi nieprzytomną postać. Nie zwracali na nią uwagi. Totalna znieczulica. To był 12 stycznia. Ostrołęka, okolice Kościoła Zbawiciela Świata. Do pobitej kobiety podszedł w końcu mężczyzna, który tego dnia spieszył się na rozmowę ze swoim szefem. Widząc, w jakim jest stanie, rzucił wszystko i pobiegł do najbliższej budki, aby wezwać pomoc. Była cała zakrwawiona, obok niej leżała metalowa rurka, którą najprawdopodobniej została zaatakowana. Nie miała przy sobie dokumentów, najprawdopodobniej też została obrabowana. Kiedy na miejscu pojawili się ratownicy, widzieli, że walczą z czasem. Miała ona zmasakrowaną głowę, widoczne rany śmiertelne. Niestety byli na przegranej pozycji. Udało im się podtrzymać kobietę przy życiu przez 17 dni od napadu. Zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Bardzo szybko ustalono tożsamość zaatakowanej. Była nią 34-letnia w tamtym momencie farmaceutka Urszula Matłach. To była aspirująca młoda kobieta. Zapewne wiecie, co to znaczy, ale chciałabym Wam nieco ją przedstawić. Najbliższą rodziną Urszuli była matka. Nie posiadała ona ani męża, ani dzieci, ale mimo to kobieta nie skarżyła się na samotność. Była bardzo lubiana wśród znajomych. Ambitna, ciekawa świata, energiczna i pełna pogody ducha. Uwielbiała wycieczki, była otwarta na nowe wyzwania. Koleżanki wspominały, że przez kilka lat odkładała na wycieczkę do Meksyku, a w 2001 roku miała lecieć do Maroka. Właściwie ją i wakacje dzieliły niespełna 2 miesiące. Urszula była pierwszym technikiem farmacji w prywatnej ostrołęckiej aptece. Fach miała w ręku. Podobno była też charakterna. Jak to się mówi, nie dała sobie w kaszę dmuchać. Atak z 12 stycznia nie był pierwszym, gdyż już wcześniej próbowano ją napaść. Z zeznań wynika, że niejednokrotnie. Jej koleżanki wspominały też, że raz napastnik zabrał jej torebkę i zaczął uciekać, a wtedy ona go dogoniła tylko po to, aby ją odzyskać. Później znów, właściwie moment przed tragicznym napadem, grupa młodych mężczyzn również próbowała ją ograbić. I tu im się nie udało. Tego feralnego dnia skończyła pracę około godziny 19. Chwilę po opuściła aptekę. Podobno bardzo jej się spieszyło. Wspólnik zaproponował, że jak skończy sprzątać, to ją podwiezie. Urszula jednak obliczyła, że szybciej dotrze na miejsce piechotą. Mówiła już po śmierci Uli jej kierowniczka, pani Bożena. Dlatego też Ula ruszyła do mieszkania z Krutem. Postanowiła przejść przez lasek w okolicach Kościoła Zbawiciela Świata. Nie bez powodu mówię lasek, gdyż to naprawdę niewielki plac. Była to bardziej polna droga otoczona drzewami. To właśnie tam zaczęli się na nią napastnicy. Ilu ich było?
Tę tajemnicę niestety Urszula zabrała ze sobą. Znalazł się potencjalny świadek, który twierdził, że podczas spaceru z psem widział kręcących się przy kościele trzech młodych chłopaków. Byli bardzo rozjuszeni i posługiwali się takim typowym, w cudzysłowie, patologicznym językiem, w którym co drugie słowo to przekleństwo. Potem się podzielili. Jeden z nich poszedł w innym kierunku. Tyle pamiętał mężczyzna. Następnie wrócił do domu i przez okno obserwował, jak służby ratunkowe podjeżdżają w okolice miejsca zdarzenia. Całego zajścia nie widział, stąd brak reakcji. Zauważył jedynie prawdopodobnych sprawców. Napastnicy dopuścili się brutalnego ataku tylko i wyłącznie w celach rabunkowych. Torebka, którą ukradli, została znaleziona już tego samego dnia przy ulicy Goworowskiej przez zupełnie przypadkowego mężczyznę. Była porzucona między garażem oraz transformatorem. Przekazał ją policjantom patrolującym Konopnicką. W środku znajdowały się dokumenty na nazwisko pani Urszuli. Patrole były poinformowane o napadzie, więc torba stała się jednym z dowodów w sprawie. Niestety później okazało się, że nie została ona odpowiednio zabezpieczona i odciski palców znajdujące się na materiale należały głównie do policjantów, którzy ją odebrali. Niby mały błąd młodych, niedoświadczonych funkcjonariuszy, który potem sporo namiesza. Ale nim do tego przejdę, zapewne ciekawi Was śledztwo. Muszę Was zmartwić, gdyż nie było ono spektakularne. Oczywiście brakowało potencjalnych świadków, którzy nakierowaliby śledczych na odpowiedni tor. Szukano zresztą nie tylko sprawców napadu, pobicia, ale również zabójstwa. Materiały biologiczne zabezpieczone tuż po ataku zostały przebadane przez ekspertów z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Znajdowały się one zarówno na ubraniach, jak i na narzędziu zbrodni. Z włosów, które znaleziono na rękawiczkach ofiary, wyodrębniono DNA. Zajęło to blisko rok, ale badania nie poszły na marne, gdyż 6 kwietnia 2002 roku został postawiony zarzut morderstwa dwóm mężczyznom. Można by powiedzieć, że dopiero co wchodzącym w dorosłe życie młodzieńcom. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce oskarżyła 19-letniego Marcina A. o pobicie Urszuli Matłach ze skutkiem śmiertelnym, którego miał dopuścić się rok wcześniej. Natomiast jego kolegę, 18-letniego Krzysztofa W., wytypowała na podejrzanego. Głównymi dowodami było znalezione DNA Marcina oraz ślady osmologiczne. I tu, jak wspomina jedna z gazet, źródła oczywiście macie w opisie pod filmem na YouTubie. Materiał zapachowy pobrany z metalowej rurki, narzędzia zbrodni, był zgodny z materiałem zapachowym pobranym od Krzysztofa W., co potwierdziły dwa specjalnie przeszkolone psy. Oczywiście żaden z nich do zarzutów się nie przyznawał. Alibi zapewnili im bliscy. Według rodziny Marcina o godzinie 19, gdy doszło do zdarzenia, chłopak oglądał ze swoim ojcem Fakty, a później emisję serialu Zbuntowany Anioł. Zakładam, że 18-letni chłopak musiał być wielkim fanem, skoro rodzina po roku tak dobrze to pamiętała. Natomiast Krzysztof miał cały styczeń nie robić nic innego, jak siedzieć w domu i do rana grać na konsoli. Głowę bym sobie dała uciąć, że on tego nie zrobił. On nie jest do tego zdolny. To fragment zeznań matki Krzysztofa W. z rozprawy sądowej. Zanim jednak wylądujemy na sali rozpraw, pokrótce o tym, kim byli oskarżeni. O tym starszym, Marcinie, wiadomo niewiele. W tamtym momencie chodził do zawodówki i niczym się nie wyróżniał. Jednak to on od początku był typowany na sprawcę, gdyż był dobrze znany policji. Co prawda z mniejszych przestępstw, ale nadal. Natomiast o Krzysztofie wiadomo nieco więcej. W momencie ataku był niepełnoletni i nadal uczył się w gimnazjum. On również miał kartotekę. W momencie zatrzymania znajdował się w zakładzie poprawczym w Laskowcu.
Skazany przez sąd dla nieletnich za brutalne pobicie innej kobiety, miał przebywać tam aż do swoich 21 urodzin. Pozwólcie, że powiem o tym nieco więcej, gdyż sprawa do złudzenia przypomina napad ze stycznia. Nie minęło nawet pół roku od ataku na Urszulę, gdy Krzysztof dotkliwie pobił inną kobietę. 13 czerwca 2001 roku pewna ostrołęcka pielęgniarka również postanowiła skrócić sobie drogę po pracy. Ze szpitala wracała polną drogą, kiedy to stanęli przed nią dwaj zamaskowani mężczyźni. Jednym z nich był oczywiście Krzysztof W. Nastolatkowie, jak później się okazało, pobili kobietę, a gdy upadła na ziemię i ciałem próbowała zakryć torebkę, dodatkowo skopali ją po głowie. Zależało im na owej torbie, a raczej na jej zawartości. Pielęgniarka na szczęście przeżyła. Krzysztof oraz jego kolega zostali spłoszeni przez przechodnia. Właśnie dlatego wylądował w poprawczaku. Teraz wróćmy do 2002 roku. Marcin został aresztowany na 3 miesiące. Za zabójstwo groziło mu minimum 12 lat. Mimo że w momencie popełnienia przestępstwa Krzysztof miał niecałe 17 lat, miał odpowiadać jako osoba dorosła. Podobno zachowanie czy jednego, czy drugiego na sali sądowej było okropne. Krzysztof był zadowolony i ciągle się uśmiechał. Nawet kiedy byli przesłuchiwani świadkowie, którzy zeznawali na ich niekorzyść. Było niewiele dowodów. Co najważniejsze, jeden z głównych, czyli torebka, został źle zabezpieczony przez policjantów. Ale nie chcę już powtarzać, jak do tego doszło. Prokuratura stwierdziła jedynie, że nawet jeśli zostałaby zabezpieczona prawidłowo, to prawdopodobnie i tak nic na niej by nie znaleźli. Wcześniej dotykał jej też mężczyzna, który ją znalazł. Jedne z najbardziej oburzających i szokujących zeznań złożyły 13-latki. Stycznia 2001 roku kierowały się w stronę miasta. Planowały tam odwiedzić kafejkę internetową. Dziewczyny wybrały tę samą drogę, co Urszula, jednak szły w innym kierunku. Tak jak mówiłam, one do centrum, a kobieta wracała z miasta. Kiedy mijały aptekarkę, ta leżała już pobita na ziemi. Była nieprzytomna, ale jak wiemy, w tamtym momencie wciąż żyła. Widząc ją, zamiast podejść i pomóc, wszystkie zerwały się, zaczęły biec przed siebie, a zatrzymały się dopiero na skraju drogi. Nie przypuszczałyśmy, że to człowiek. Myślałyśmy, że pijak albo narkoman, zeznała jedna z nastolatek. Jej matka w trakcie przesłuchania była obecna na sali sądowej. Siedziała w pierwszej ławce i płakała, słuchając opowieści córki. Matka innej powiedziała: dopiero gdy ksiądz na mszy ogłosił, że w okolicy kościoła miał miejsce napad, córka powiedziała mi, że to, co mijały z koleżankami tamtego wieczoru, to mógł być człowiek, choć kształtem ta postać człowieka nie przypominała. Dla mnie te zeznania były naprawdę szokujące, bo nie rozumiem, jak można określić osobę uzależnioną jako coś nieludzkiego. Jeśli dziewczęta się bały, to chyba można było kogoś zaczepić. Okolica nie była aż tak odludna, jak może sobie to wyobrażacie, gdyż właśnie ten skrót znajdował się niedaleko kościoła, niedaleko osiedla. Przewijało się tam sporo przechodniów. Komentarz pozostawię jednak wam, bo ja zaraz zacznę się oburzać. Przesłuchano około 150 świadków. Żaden z nich nie był w stanie rozpoznać oskarżonych. Nie było mocnych dowodów, oprócz kilku włosów i zapachu. To nie dowód, a tylko poszlaka i to na pograniczu wiedzy tajemnej. Badań tych nie można bowiem zweryfikować.
stwierdził adwokat Krzysztofa W. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał Krzysztofa W. w czerwcu 2003 roku na 25 lat pozbawienia wolności, mimo że faktycznie proces był w głównej mierze poszlakowy. W. opuścił sąd już bez uśmiechu na twarzy. Dowody osmologiczne były dla wymiaru sprawiedliwości wystarczające, natomiast jeśli chodzi o Marcina, został on oczyszczony z zarzutu morderstwa. Zarówno dochodzenie, jak i sam proces nie dostarczyły bezpośrednich dowodów winy obu oskarżonych. Sąd uznał winę W., opierając się na badaniach osmologicznych, uznając je za wystarczające i wiarygodne. Materiał zapachowy pobrany z metalowej rurki okazał się zgodny z materiałem zapachowym pobranym od Krzysztofa W. Na oskarżonego wskazały dwa specjalnie przeszkolone psy. Natomiast te badania w przypadku Marcina A. dały wynik negatywny, powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzina Wanda Maliszewska. Według składu sędziowskiego z ekspertyzy nie udało się jednoznacznie określić, czy włos na ubraniu Urszuli należał do Marcina A., czy do jego brata bądź ojca. Wyodrębnione DNA było niekompletne i zawierało sekwencje, które, jak zapewne kojarzycie, powtarza się w gronie najbliższych. Winny był jedynie w łamaniu i kradzieży w sklepie pod żółtym daszkiem, za którą sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mieli jednak zapłacić grzywnę oraz pokryć koszta rozpraw. Zarówno prokurator Marek Tołowiński, jak i mecenas Krzysztof Neyman nie byli zadowoleni z wyroków. Dla prokuratury ważne było, aby udowodnić winę również Marcinowi A. Natomiast adwokat uważał, że kara względem jego klienta, Krzysztofa W., była zbyt wysoka. Została złożona apelacja i sprawa trafiła do sądu w Warszawie. Po zbadaniu jej sąd podtrzymał wyrok uniewinniający Marcina A. Natomiast jeśli chodzi o Krzysztofa, warszawski sąd apelacyjny oczyścił go z wszelkich zarzutów i on również stał się wolnym człowiekiem. W związku z ich uniewinnieniem okazało się, że śledczy zostali z niczym. Nie mieli więcej podejrzanych, tak naprawdę nie mieli czego się zaczepić, gdyż wszystkie drogi prowadziły do Marcina i Krzysztofa. Jeśli znaleźliby mocniejsze dowody, sprawa wyglądałaby inaczej. Nie dość, że główni podejrzani wrócili do swojego codziennego życia, to jeszcze każdy z nich z osobna wytoczył proces za niesłuszny areszt i wnosił o wypłatę odszkodowania, co jest dla mnie absurdem, ale po prostu sprytnie wykorzystali oni sytuację. Za rok odsiedziany w areszcie Marcin zażyczył sobie 100 tysięcy złotych, a jego kolega aż 210 tysięcy. Ostatecznie dostali kolejno 14 400 zł oraz 15 000 zł. Kiedy doszło do uniewinnienia matce Urszuli, pani Barbarze Matłach, pękło serce. Ci, co zabili moją córkę, ich rodziny, oni śmieli mi się prosto w twarz. Ja bym na miejscu tych rodzin przychodziła do sądu cała we łzach i nie mogła matce zamordowanego dziecka w twarz spojrzeć. A oni przychodzili tam jak do cyrku, bo to był cyrk. Kobieta była przekonana, że to dwaj młodzieńcy napadli na jej zmarłą córkę. Według niej od początku byli podejrzani i dowody świadczyły właśnie o winie czy to jednego, czy drugiego. Kobieta po rozprawach w każdym zakapturzonym chłopaku na ulicy widziała mordercę swojej ukochanej córki. Przy zdrowych zmysłach utrzymywała ją wiara. Wiara w to, że Urszula gdzieś nad nią czuwa i jest w lepszym miejscu. Po raz pierwszy w życiu cieszyłam się, że Ula nie ma męża i dzieci. Że oni nie muszą teraz przeżywać tego wszystkiego, co ja. Mówiła po tym, jak zobaczyła pobitą córkę w szpitalu. Sprawcom wybaczyła, chociaż wyrok nie był dla niej sprawiedliwy.
W 2006 roku, czyli 3 lata po wyroku sądu apelacyjnego, pojawił się nowy świadek, który twierdził, że doszło do manipulacji dowodami. Prokuratura nie ujawniła, o co dokładnie toczyła się gra, ale komenda policji wróciła do sprawy. To znaczy nie do końca. Sprawa o morderstwo pozostała zamknięta, natomiast próbowano znaleźć dowody, że śledztwo z 2001 roku było utrudnione, czy doszło do mataczenia. Gdyby odnaleziono nowe, silne dowody, sąd mógłby po raz kolejny oskarżyć uniewinnionych wcześniej mężczyzn i zanim ktoś rzuci się do pisania komentarza, że to niemożliwe, to pozwólcie, że wyjaśnię, a raczej zacytuję prokurator Luchcińską. Gdyby prokuratura weszła w posiadanie nowych dowodów, że sprawcą morderstwa jest któryś z uniewinnionych prawomocnym wyrokiem oskarżonych, nie może doprowadzić do postawienia go jeszcze raz przed sądem. Chyba, że wcześniej sąd wyda wyrok, że w tamtym procesie sąd orzekał, nie znając wszystkich dowodów i okoliczności towarzyszących zbrodni, gdyż ktoś świadomie utrudniał postępowanie. Wychodzi na to, że czasami można nagiąć zasady, ale musi być to sytuacja wyjątkowa. Niestety na tym źródła, do których dotarłam, się kończą. Nie ma żadnych informacji o tym, do czego doszli śledczy z Ostrołęki po 2006 roku. Najprawdopodobniej do niczego. Ta sprawa określana jest jako ich największa porażka, głównie dlatego, że mieli sprawców w garści, a sąd od tak ich wypuścił. No może nie od tak, ale wiecie, co mam na myśli. Miejmy nadzieję, że kiedyś pojawią się świadkowie lub dowody, które chociaż dadzą spokój rodzinie. Sprawcy są na wyciągnięcie ręki, jednak sprawiedliwość chyba już nigdy ich nie dosięgnie. No może w sytuacji, o której wspominała prokurator Luchcińska. To koniec tej sprawy. Zastanawiam się, czy was również oburzyła tak jak mnie. Naprawdę nie potrafię pojąć tej znieczulicy, tego kategoryzowania na ludzi i nieludzi. Czekam na wasze komentarze, gdyż nie ukrywam, że lubię czytać wasze spostrzeżenia, teorie, odczucia oraz dyskusje. A teraz ze spraw technicznych. Podcast ma nową okładkę, która jest bardziej profesjonalna, nie wiem jak to określić, ale chyba tak można to ująć. Siedziała mi w głowie od dłuższego czasu i jestem z niej zadowolona, chociaż nie do końca jest taka, jaką sobie wymarzyłam. Ale wydaje mi się okej. Mam nadzieję, że wam również się podoba, tak jak i mnie. Kolejna rzecz to założyłam drugi kanał na YouTubie. Jest to też kanał kryminalny, ale w takim mniej oficjalnym formacie. Pierwszy odcinek już jest. Jest to sprawa zaginięcia dwóch chłopców. Ale ze względu na sposób, w jaki opowiadam, nie podejmuję się na tym drugim kanale mega krwawych historii. Chciałabym nagłaśniać tam zaginięcia, opowiadać o pozytywnie rozwiązanych sprawach itd. W trakcie nagrywania się maluję i wiem, że niektórzy mogą tego nie zrozumieć. Z tego względu zapraszam tam osoby, które naprawdę są zainteresowane, bo jeśli chodzi o szacunek do takich spraw, chyba zdążyliście mnie tu poznać i wiecie, że nie miałabym serca naśmiewać się z poszczególnych osób, a niektórzy taki format mogą tak właśnie odebrać. Kanał nazywa się Straszydło, tak lekko ironicznie. No dobra, bo się rozgadałam, ale na koniec, więc nie, nikt nie powinien marudzić, że zanudzam przed historią. Standardowo zapraszam was na moje social media, na grupę Na kwadracie u zbrodni do kwadratu oraz zaznaczam, że mail kontaktowy się zmienił, ale to wszystko macie w opisie. Moi drodzy, życzę wam dużo spokoju, trzymajcie się i miejcie oczy szeroko otwarte. Pa, pa.